Maturalni.com to platforma, w której zebrano niemal całą potrzebną wiedzę do zdania matury. Obstawiam, że pojawi się Konrad Wallenrod. 12,5 tysiąca osób na żywo ogląda, jakie zadania jej zdaniem będą w tym roku na maturze. Maturalny prorok ogłosi 15 zadań, które jego zdaniem będą w arkuszu z matury. Maturalni.com to projekt edukacyjny, który uczy Cię więcej o dorosłym życiu niż wszystkie matury zsumowane razem, rozwiązywane w trakcie egzaminu na prawo jazdy, podczas wizyty u notariusza, w trakcie badania krwi i bycia na wywiadówce Twojego syna, po której jedziesz do szwagra pomóc mu coś przy aucie. I to w sumie nieważne, czy jesteś przed maturą, po maturze, czy w jej trakcie, albo może w ogóle jesteś maturą. Zapraszam Cię na wyjątkowy materiał, w którym zaprezentuję swoją opinię na temat tej inicjatywy, bo pokazuje ona moim zdaniem, jak bardzo cienka jest granica pomiędzy kampanią marketingową a żerowaniem na ludzkiej psychice. Przesadziłem. I jak łatwo można zamienić górnolotne ideały edukacji i dawania poczucia wolności, cokolwiek maturalni mają przez to na myśli, na agresywną sprzedaż strachem i manipulację, której nie powstydziłby się Twój wujek, próbując doprowadzić do pierwszej kolejki na weselu. Ten materiał okazuje się w okresie po maturach 2023 z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chciałem, żeby ofiarami, które pod wpływem tego obrazu mogłyby zacząć kwestionować wartość usługi maturalnych, byli no właśnie tegoroczni maturzyści. Jestem pewien, że dla wielu z nich usługa czy produkty maturalnych były jedną z niewielu podstaw, które dawały im jakikolwiek komfort psychiczny w tym mega dziwnym czasie, jakim są matury. I po drugie, dużo ważniejsze, kiedy o maturalnych zaczęło robić się głośno i zostali oni postawieni przez twórców internetowych w świetle krytyki, oczywiście możliwości duetów i łączenia się jakoś z tym filmikiem są wyłączone. Nie słuchajcie tych ludzi, proszę was. Ach, to mydlenie oczu. Zaczęły chodzić głosy, że część twórców dostaje wezwanie do zaniechania z powodu naruszenia przepisów i różne inne formy próby uciszenia głosów negatywnych. W sensie groźby pozwem. I fakt, że jeden z takich twórców, do którego się odezwałem, nie był w stanie udzielić mi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy maturalni wysłali mu takie wyzwanie, no to jest co najmniej podejrzane, bo to jest pytanie z kategorii tak lub nie. I z tego powodu zdecydowałem się na skonsultowanie tego materiału z kilkoma różnymi kancelariami prawnymi. W tym zakresie nie ma racji bytu i nie może być zrobione. Ciekawostka jest taka, że był to wydatek większy niż cały dochód tego kanału w jego historii, plus Patronite, plus jeszcze parę sytuacji, kiedy babcia dała mi 100 zł na paliwo za przewiezienie jej łącznie 3 km, na przykład na pocztę i z powrotem. Nie ma to też żadnego znaczenia, bo jakby i tak mnie pozwą. Zacznijmy od prostego poukładania faktów. Maturalni.com to projekt grupy osób, która sprzedaje kursy do matury i materiały edukacyjne. To tak w dużym skrócie, bo oczywiście jest też wersja oficjalna, w której przytaczają oni swoje wartości. A są to wolność, równość, rozwój. I tutaj moglibyśmy jeszcze dać jakiś inny truizm, ale najwyraźniej ChatGPT postanowił ograniczyć się tylko do 3. Właścicielem strony maturalni.com jest Fundacja Klub Młodych Liderów, której prezesem jest Sebastian Peret. Jeśli nie kojarzysz tej persony, to spokojnie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to taki odpowiednik wujka Łukiego z ekipy Freeza. Pan Peret odpowiada raczej za back office, no i zakładam, że to właśnie jego zasługą są partnerstwa i patronaty maturalnych, a te są naprawdę imponujące. I w ogóle porównanie pana Sebastiana do wujka Łukiego traktuję jako komplement i mam nadzieję, że pan Sebastian również, w sensie wujek Łuki jest spoko. Troszeczkę czasami irytujesz tym swoim takim pierdoleniem. Maturalni wspierani są za pośrednictwem m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez akcelerator edukacyjny EduLab, a ich partnerami jest m.in. Fundacja Santander czy PWC. I to samo w sobie już mega komplikuje sprawy i nie wiedziałem tego, zaczynając ten materiał. Dlatego, że maturalni.com to nie jest po prostu komercyjna działalność, którą możesz kojarzyć z pierwszym lepszym coachem. Turbo Matura 2017. Z perspektywy tego materiału ma znaczenie fakt, że państwo polskie i Unia Europejska wspiera maturalnych, ale na razie tylko to sygnalizuje. Później do tego wrócimy. Dla przeciętnego użytkownika internetu maturalni kojarzą się jednak pewnie przede wszystkim z osobą Nataniela. Współczuję tegorocznym ósmoklasistom. Tego pana Tadeusza nie spodziewał się nikt, przedwiośnia także. Bo projekt maturalnych jest dosłownie oparty o jego markę osobistą. Nataniel jest jak ludzik Michelin dla Michelin, jak siekacze dla bobrów, albo jak awaria rozrządu dla Matyza Deu. Bez niego maturalnych po prostu by nie było, przynajmniej wizerunkowo, dlatego nie da się go po prostu ominąć. Ogólnie prezentacja
prezentację strony maturalnych oceniam tak, że gdyby usunąć tekst, to nie wiadomo, czy jest to prezentacja wynalazców leku na raka, czy stronki z opracowaniami rozprawek na polski. Uczniowie, którzy już z platformy skorzystali, podkreślają, że jest bardzo przystępna. No dobra, mamy to, wiemy o czym rozmawiamy, przejdźmy do dania głównego. Przez cały czas maturalni szli w zaparte, mówiąc i komunikując, że ich produkt to antidotum na problemy maturzystów. Objawiona prawda o maturze oraz dzieli się poradami, których nie usłyszeliście ani w szkole, ani w internecie. Turbo Weekend jest dosłownie na poziomie obietnicy marketingowej powtórzeniem 4 lat w 6 godzin. No tak było. Ich live'y i spotkania z nauczycielem roku są podane w taki sposób, jakby po nich trafiało się do komisji egzaminacyjnych i egzaminowało nauczycieli. Takie sformułowanie jest po prostu hasłem marketingowym i oczywiście wszyscy to rozumiemy, ale w kontekście tego, co dzieje się z maturzystami czy z osobami, które idą na egzamin ósmoklasisty, wydaje mi się, że jakby rzucamy na problem nowe światło. No bo w ogóle szkoła jako taka jest dla nas stresująca. Śmieję się z tego na tym kanale bardzo często, że przeciętny maturzysta jest równie stabilny psychicznie, co chomik jadący na dachu Monster Trucka w trakcie pokazu samochodowego albo polska waluta w trakcie przemian ustrojowych. I potwierdzają to badania. Na przykład takie wydane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego autorstwa Dominika Gołucha, który w 2011 roku twierdzi, że maturę należy traktować w kategoriach stresu egzaminacyjnego. W tym samym badaniu mówi, że przewidywane niepowodzenie na egzaminie daje uczniowi sygnał do modyfikacji swojej pozytywnej samooceny i obniżenie samooceny już negatywnej. Co prawda Dominik Gołuch w swoim artykule mówi, że wymagania wobec maturzysty mogą mieć rolę wspierająco-motywującą, ale mogą mieć też przeciwnie, stanowić przeszkodę w osiąganiu celu, w szczególności jeśli składa się na nią wiele nacisków ze strony otoczenia. No i wydaje się, że maturalni są właśnie jednym z takich nacisków ze strony otoczenia. Współczuję tegorocznym ósmoklasistom. 1300 osób do 30-osobowej klasy nie próbowało się dostać chyba jeszcze nigdy w historii. Co może być pozytywem tej całej sytuacji, to fakt, że jest naprawdę dużo badań, które przygląda się temu, jak myślą i jak zachowują się uczniowie w polskich szkołach. Artykuł Anny Mataczyńskiej i Katarzyny Kucharskiej z Instytutu Psychologii Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jeszcze mocniejszy, bo to są już stricte badania stanu psychicznego maturzystów. No i badaczom wyszło coś serio grubego, to znaczy, że objawy lękowe występują u ponad 70% maturzystów, a w przypadku objawów depresyjnych to doświadcza ich ponad 40% badanych przez właśnie badaczy grupy. Not great or terrible. No i w takim kontekście kampania marketingowa, która za punkt wyjścia stawia sobie właśnie przypominanie ludziom o tym, że matura nadciąga i mówienie, że mamy antidotum na rozwiązanie problemu, jakim ta matura jest, staje się prawdopodobnie wątpliwe etycznie, przynajmniej według mnie. Ale są kolejne aspekty budowy presji, które warto przytoczyć. Mieliśmy do czynienia z absolutnie standardowym zmienianiem cen kursów, które na parę miesięcy przed maturą były po 140, 150 czy tam 100 ileś złotych, a tuż przed maturą, w najbardziej gorącym okresie, potaniały o prawie połowę. Co za przypadek! I oczywiście każdy przedsiębiorca ma prawo do dowolnej wyceny swojego produktu lub usługi, ale chciałbym po prostu docenić tę piękną niespójność i wyrwę w Matrixie, że z jednej strony zainteresowanie maturalnymi eksploduje, wszystkie miejsca na wydarzenia zgodnie z ich deklaracjami rozchodzą się jak karpie w Lidlu albo 20-letnie BMW na OLX-ie, a ich flagowe produkty tanieją o niemal 50%. Co za przypadek! I znowu, nie ma tutaj mowy o żadnym oszukiwaniu, o łamaniu prawa, to już w ogóle. To jest stara, dobra manipulacja ceną, tylko że ubrana w sneakersy kupione na Zalando, zamiast po prostu prezentowana przez jakiegoś dziada na targu. Też 15. A taniej? Nie ma. Czas na kolejny element tej układanki, który bez tych pozostałych i bez kolejnych wątków nie byłby niczym złym, ale w takim kontekście jest moim zdaniem serio poważnym problemem. Maturalni ogarnęli perfekcyjnie promocję w sieci. Wiem to po sobie, bo prowadząc kilkudniową analizę maturalnych, miałem Nataniela na każdym urządzeniu. Pod koniec stworzenia tego filmu na pulpicie same robią mi się foldery o nazwie Turbo Matura, a mój samochód po uruchomieniu zamiast radia włącza live'a maturalnych. Cześć, dzień dobry! Matura ustna, czyli coś, co dla wielu z was jest gdzieś tam mega... Jak spytałem na swoim Instagramie o wrażenia na temat w ogóle działalności maturalnych, to najpopularniejsza odpowiedź była taka, że są oni po prostu wszędzie. Targetują reklamami grupy, które z dnia na dzień przed egzaminem robią się coraz bardziej podatne na ich hasła i którym coraz bardziej siada psycha. Nie przez ich marketing, czy może nie tylko przez ich marketing, tylko przez sam fakt zbliżającego się egzaminu i po prostu presji otoczenia, o której wspominają
badania, które przedstawiłem. Tak jak próbujący wyjść z dowolnego nałogu człowiek zostanie w ułamku sekundy zidentyfikowany przez algorytm i będzie mu proponowana oferta dokładnie tego, od czego ucieka, tak samo maturzysta czy inny uczeń, ktokolwiek, kto chce się czegoś nauczyć, będzie wiedział prawdopodobnie właśnie maturalnych. Bycie sprawnym marketingowo w sieci nie jest niczym złym, ale ogół kontekstu tego materiału sprawia, że zaczynamy chyba wszyscy współczuć maturzystom, którzy po prostu nie mogą się uwolnić od myślenia o maturalnych. W kilku miejscach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych da się na przykład zobaczyć stwierdzenie, że maturalni poprawiają wyniki do 30% na egzaminie. I jakby okej, spoko, tylko tak naprawdę na taką brutalną logikę tego zdania oznacza to, że mogą poprawiać też o 0, bo to się mieści w tym zakresie między 0 a 30. Zwracam na to uwagę, bo w tym całym szale marketingowym akurat to jest sformułowanie jakoś mega randomowe, ale też podejrzanie bezpieczne. W sensie, skoro i tak to zdanie nie mówi nic, dosłownie nic, to czemu nie na przykład do 90%, albo do 100%, albo w ogóle 100 ileś procent. W sensie kupujesz turbomaturę i poprawiasz wynik sobie i wszystkim dookoła o 15%, jak taki obszarowy buff w gierce komputerowej. Nie można w tym kontekście pominąć wątku tak zwanych pewniaków. Maturalni wielokrotnie podkreślali i podkreślają, że mają najlepszych nauczycieli, ekspertów od nauczania i przede wszystkim osoby, które wiedzą, co będzie na maturze. W sensie to najmocniej wybrzmiewało w ich przekazie. Prezentują swoje kadry, serio, dosłownie, jako proroków, którzy wiedzą, co będzie na arkuszu. No siema, maturka za 7 dni, co mogę powtórzyć? Wiesz, to zerknij sobie na to, jaką lekturę i motyw wytypował nauczyciel roku na maturę. Maturalny prorok ogłosi 15 zadań, które jego zdaniem będą w arkuszu z matmy. I jakby dalej, rozumiem, że jest to język reklamy, ale wydaje mi się, że ma on pewne granice. W sensie, jeśli dosłownie na stronie widzimy, że jeden z nauczycieli to prorok, no to jakby o co chodzi? Ten wątek został bardzo dobrze wyeksploatowany w internecie. Kolejny rok, kolejny raz to samo. Rzucimy 30 różnych tematów, jeden okaże się, że był i nagle jesteśmy jakimś nie wiadomo kim. Do tego stopnia, że Nathaniel przeprosił za te odważne deklaracje i za to, że po maturze, kiedy był jakiś tam motyw, który ogłosili, no właśnie uznał, że no czyli znowu przewidzieli maturę, a było tak serio, że przewidzieli każdy motyw, to znaczy powiedzieli każdy motyw, jaki istnieje. Dziadów część trzecia, pan Tadeusz Mickiewicza, wesele Wyspiańskiego i oczywiście lalka Prusa. Wesele, mam taką intuicję i potop, bo to jest taka monumentalna lektura. Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. No i jeden z nich po prostu był. Co za przypadek? Ale mi w tych przeprosinach zabrakło autorefleksji. W sensie, dlaczego w sumie za to przepraszają? Dlaczego mówienie, że coś się przewidziało i robienie sobie z tego dowodu społecznego jest nie fair i tak po ludzku niespoko? Chyba można powiedzieć śmiało, że nie spodobały się one przynajmniej tym internautom, którzy czuli się pokrzywdzeni przez obietnicę tego, że matura zostanie przewidziana. Przesadziłem, mówiąc, że przewidzieliśmy maturę. I żeby nie było, że się czepiam i stawiam poprzeczkę maturalnym jakoś szczególnie wysoko. Ostatnio Maciej Dąbrowski z kanału Z Dupy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, popełnił bardzo, bardzo dużą i bardzo szkodliwą społecznie wpadkę. To znaczy w kanale sportowym przed wielotysięczną publicznością podał poradę, która rzekomo miała pomagać w sytuacji, w której podejrzewamy, że ktoś ma zawał. Nie przytoczę jej tutaj, żeby po prostu nie powtarzać negatywnej czy złej informacji. To, co powiedział Maciek, w ogóle w niczym nie pomaga, jak już to szkodzi. I zostało mu to wytknięte. Maciej Dąbrowski zamienił swoje media społecznościowe na około dnia w tablicę informacyjną, jak pomagać osobie przed zawałem. Poza tym, że udostępnił fakt, że wytknięto mu błąd, to jeszcze zrobił specjalnego live'a, w którego zaangażował m.in. Janka, czyli ratownika medycznego, no i Goska, tego akurat nie rozumiem. Trójkę odpowiedzieli na pytania i w ogóle zaadresowali kwestię zawału tak kompleksowo, że na przykład ja dowiedziałem się, że jeśli mamy podejrzenie zawału u kogoś i chcemy takiej osobie pomóc, to bardzo, bardzo dobrym ruchem czy zachowaniem będzie podanie aspiryny. Jeśli jest jedna rzecz, którą zapamiętasz z tego materiału, to właśnie to, że jak ktoś ma podejrzenie zawału, to podaj mu aspirynę, no bo są rzeczy ważne i ważniejsze. A przeprosiny zrobione tylko po to, żeby ktoś dał ci spokojnie dalej sprzedawać swoje kursy, no to jest rzecz słaba i moim zdaniem bardzo celna. Wytknięta.
Ciekawy wątek w tej historii stanowią swoją drogą nauczyciele, czyli bardzo pokaźna, bardzo solidna grupa osób, która współpracuje z maturalnymi, udziela im wizerunku i ekspertyzy, prowadzi zajęcia i w gruncie rzeczy ręczy za nich, jeśli chodzi o porządność, powiedzmy, tego całego przedsięwzięcia. Trzeba założyć, że są zadowoleni z tej współpracy i trzeba założyć, że są fajnie wynagrodzeni, albo finansowo, albo tak duchowo, wiedząc, że pomagają uczniom. Ale zastanawiam się, do jakiego poziomu są świadomi. Na przykład, do jakiego poziomu jedna z polonistek, mówiąca jednym tchem motywy maturalne, zdaje sobie sprawę, że właśnie udostępnia maturalnym kolejny pocisk, który algorytmy rozniosą po całym internecie po to, żeby jeszcze więcej osób skorzystało z ich oferty, wierząc tej konkretnej pani. I oczywiście lalka Prusa. Nie. Zakończmy tę część materiału lekcją prawa, albo biznesu, albo przede wszystkim życia. Przekazy marketingowe, a oferta handlowa to zupełnie różne rzeczy. Jeśli będę chciał sprzedać swój samochód i będę chciał zrobić reklamę, która pomoże mi znaleźć klienta, w której zadeklaruję, że jadąc Mitsubishi Lancerem 80% kierowców zjeżdża ci z drogi na pas zieleni, jakbyś jechał na sygnałach, to nikt nie może mnie z tego rozliczać. Jeśli napiszę w moim ogłoszeniu, że Mitsubishi Lancer jest tak lojalnym samochodem, że w trosce o budżet właściciel w ogóle nie spala benzyny, to znowu niespecjalnie można mnie za to rozliczyć. Co? Co innego, gdybym umówił się z klientem w umowie kupna-sprzedaży, że właśnie sprzedaję mu samochód, który nie spala benzyny i ja to gwarantuję. No więc, żeby była jasność, maturalni nie oszukują, robią marketing, ale ta maszyna marketingowa jest moim zdaniem po prostu obrzydliwa i uczy nas wielu technik, które w przyszłości wykorzystują na nas zupełnie różne inne podmioty, ale mało który robi to tak często, tak bardzo in your face i tak bardzo, nie wiem, po prostu tak bardzo. I żeby nie było, bo prawdopodobnie film ten rozejdzie się po osobach tak bardzo zanurzonych w mediach społecznościowych, że założenie konta na Instagramie czy TikToku na nowym telefonie będzie dla nich takim samym odruchem bezwarunkowym, jak zasłonienie się w sytuacji zagrożenia. Problem tego, jak dużo reklamodawcy o nas wiedzą i osobno tego, jak bardzo media społecznościowe po prostu ryją nam głowę, jest serio poważny. I jeśli istnieje w jakiejkolwiek sprawie konsensus naukowy, to wydaje się on być właśnie w tym, że media społecznościowe same w sobie są super na kontrze do tego, jak działa nasza psychika i mają na nas przepotężny wpływ. Na przykład taki Sam Hughes z Uniwersytetu w Dublinie w swoim badaniu z 2018 roku zbiera ten właśnie konsensus i wykazuje, że okej, chociaż istnieją pojedyncze badania, które pokazują sytuacje, gdzie media społecznościowe faktycznie poprawiają samoocenę, w jego gigantycznej grupie badawczej każdy poddany przedstawiciel, no właśnie, społeczeństwa na każdej sprawdzanej płaszczyźnie miał przez media społecznościowe problemy poznawcze, problemy z nastrojem oraz z samooceną. W tym badaniu autor wspomina też masę serio solidnej literatury naukowej, no niestety albo stety anglojęzycznej, o tym temacie, którą wrzucam w opisie do tego filmu. Gwoli wyważenia. Każdy manipuluje. System edukacji manipuluje tobą cały czas, na przykład kiedy sprawia, że czujesz, że matura to coś ważnego. Coś, co serio świadczy o tym, jak wartościowy jesteś jako człowiek. Manipuluje tobą mama, chcąc, żebyś posprzątał pokój. Manipuluje też tobą mleczarnia, wkręcając ci na opakowaniu mleka, że krowa, od której pochodzi to mleko, ma najlepsze życie na świecie, lepsze niż ty kiedykolwiek będziesz mieć i nie marzy o niczym innym poza tym, żebyś wypił jej mleko, bo już ma ochotę zrobić ci następny litr. I tutaj wraca wątek zaufania publicznego i w ogóle koncepcji na to, jak maturalni funkcjonują. Czyli na przykład faktu, że zostali dofinansowani przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i w ogóle bardzo mocno, bardzo blisko maturalnych jest działalność społeczna i edukacyjna. Bo pamiętajmy, że to jest projekt fundacji, projekt społeczny, który jest także wielkim sukcesem komercyjnym. Samo właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju komunikowała na swoich socialach, że maturalni poza działalnością komercyjną za darmo przeszkolili tysiące maturzystów. No tak było. Tylko teraz pytanie, czy faktycznie jest to coś warte, skoro w świetle marketingu maturalnych darmowe szkolenia gromadziły przede wszystkim osoby, które trafiały do nich w wyniku presji sytuacji. Współczuję tegorocznym ósmoklasistom. 1300 osób do 30-osobowej klasy nie próbowało się dostać chyba jeszcze nigdy w historii. Nie.
i przez to, że Nathaniel wyskakiwał na nich z lansera albo z lodówki. Cześć, dzień dobry! Matura ustna, czyli coś co... Bo może jest tak, że faktycznie maturalni w większości szkolą ludzi, których zawiódł system edukacji i którzy potrzebują pomocy, realnie im tę pomoc oferują. Ale może też być tak, że spora część rzekomych beneficjentów działalności społecznej, tej darmowej maturalnych, to osoby, którym celowo zaniżono jeszcze bardziej samoocenę, którym ograniczono przy pomocy marketingu opcje w ich głowach praktycznie tylko do jednej marki i którym powiedziano, że live maturalny to odpowiedź na ich ludzkie odruchy, tak jak strach przed ważnym życiowym wydarzeniem. Gdyby jakiś szpital prowadził program diagnozowania chorób i rozdawania za darmo leków dla osób, którzy nie są w stanie wybrać się do lekarza, to uznalibyśmy, że ta akcja jest spoko. Ale gdyby okazało się, że powiedzmy 75% z tej wymyślonej przeze mnie grupy była uprzednio specjalnie zarażana chorobami, żeby potem wyszły one na diagnozie i żeby potem dostać lek, który prawdopodobnie wyleczy ich do 100% z choroby, którą mają, to już nieco inaczej ocenilibyśmy tego rodzaju aktywność społeczną, prawda? I żeby nie było, nie wiem, jaka jest prawda, w sensie serio, nie mam pojęcia i nie wiadomo. Nie ma to też żadnego znaczenia, bo jakby... I tak mnie pozwą. Ale warto znać ten kontekst i nie traktować bezkrytycznie kogoś za edukatora i działacza społecznego, zwłaszcza jeśli mówimy o kimś dysponującym środkami, na które w podatkach składamy się wszyscy. A co no... W jednej z prac naukowych, do której link oczywiście znajdziesz w opisie tego materiału, na pytanie, co wyróżnia organizacje pozarządowe na tle innych organizacji, autor pisze, że przede wszystkim jest to pasja misji, czy chęć zmiany świata, będąca wielką siłą tej organizacji, wyzwalająca kreatywność, oddanie i energię wolontariuszy, czy też pracowników. No tak było. Jeszcze osobno w temacie dowodu społecznego. Uwielbiam to chwalenie się opiniami osób, które piszą do maturalnych, że dzięki nim zdali maturę. Albo, nie wiem, pewnie ktoś też im napisał, że zaczął w ogóle chodzić. No po prostu, że coś się stało dzięki maturalnym. Wiadomo, że opinie w sieci to temat rzeka i można je sobie po prostu sfabrykować, ale zakładam szczerość intencji, bo nie ma żadnego powodu, żeby tego nie robić. Wydaje mi się bardzo dużą pychą takie chwalenie się faktem, że ktoś postrzega działalność maturalnych jako kluczową dla ich sukcesu na maturze, na egzaminie, na sprawdzianie czy w jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Nawet ja mierzę się z tą pokusą, bo na moim kanale mam wiele porad, które po prostu jestem pewien, no wiem, że nie gwarantują absolutnie niczego, a na pewno nie gwarantują sukcesu na maturze i że są to jedynie wskazówki, a i tak dostaję naprawdę dużo komentarzy od ludzi, którzy uważają, że mój film pozwolił im zdać na 100% albo zaliczyć coś na egzaminie. No i muszę te rzeczy po prostu prostować, bo to jest nieprawda, bo to jest pomylenie pojęć. Jeżeli coś ci się udało, to zawdzięczasz to przede wszystkim swojej ciężkiej pracy. To nie maturalni zdali ci maturę, to nie maturalni zdali ci egzamin ósmoklasisty czy przygotowali cię pod olimpiadę. Jest moim zdaniem sporym paradoksem, że instytucja działająca na rzecz dobra społecznego, zamiast prostować takie rzeczy, przypisuje sobie właśnie takie zasługi i opiera na tym swój marketing, zwiększając dowód społeczny na potrzeby tego, żeby coraz więcej osób kupowało ich kursy czy ich produkty. Jeśli gdzieś możemy mówić o jakiejś misji społecznej, wydaje mi się, że ważnym jej elementem jest budowanie takiego poczucia, no po prostu pewności siebie, poczucia, że każdy z nas jest wartościowy i każdy z nas po prostu ogarnia rzeczy. Just do it! A nie, że jest zdany na maturalnych i przed maturą czy jakimś innym egzaminem potrzebuje ich pomocy, a po maturze czy pod zdanym egzaminie powinien być wdzięczny maturalnym, czy to im zawdzięcza sukces. Jeśli ktoś śledził dyskusję na temat działalności ekipy Nathaniela, to łatwo było zauważyć moment, w którym praktycznie wszystkie zarzuty co do jakości kursów, nachalności marketingu, wysokich cen i słabej zawartości produktów była odbijana magicznym hasłem, które brzmi gwarancja zwrotu pieniędzy. Nathaniel, a także część mniejszych twórców, na przykład na TikToku, podnosiła zgodnie z prawdą, że maturalni oferują zwrot pieniędzy za zakupy. Istnieje coś takiego jak zwrot pieniędzy, który oni oferują. Czyli jak ci się nie podoba, to wyginaj i oddadzą ci kasę za to. Czyli taki potencjalny maturzysta generalnie nic nie traci. Kupujesz kurs maturalnych, ale stwierdzasz, że się rozmyśliłeś, albo jednak potrzebujesz tej kasy na jogurt naturalny, bo chodzisz na siłkę 5 razy w tygodniu, zamiast się uczyć, albo po prostu wydaje ci się, że wiedza maturalnych jest równie pogłębiona, co twoje rozumienie lalki i na tydzień przed maturą decydujesz się na zwrot i do 14 dni dostajesz kasę. Sama praktyka podkreślania gwarancji już na etapie sprzedaży jest regularnie stosowana przez wielu sprzedawców kursów czy szkoleń. Jest z nią jednak kilka problemów, zaczynając od jednego takiego
tyci. Niby spoko, że maturalni przewidują możliwość zwrotu między pierwszą a drugą lekcją, mimo żeby nie musieli, ale w kontekście całego ich marketingu i wszystkiego, co robią po to, żeby ktoś kupił tę usługę, wydaje mi się, że prawdopodobieństwo, że ktoś po pierwsze zdecyduje się na ten zwrot, bo w ogóle jakby przekmini, że ma ochotę to zrobić, a po drugie, że stanie się to dokładnie w tym wąskim oknie, które proponują maturalni, jest skrajnie niskie. I to jest oczywiste, że będą jakieś warunki, ale już z samego tego opisu robi się dość wąskie okno dla maturzysty, który w okresie, w którym decyduje się na kupno turbomatury albo innej hiperpowtórki, czy nie wiem, kreatyny na myślenie od druida w lesie kampinowskim, myśli o wielu rzeczach, ale prawdopodobnie nie o warunkach zwrotu zakupionego kursu. W sensie prawdopodobnie to jest decyzja emocjonalna. To jest próba szukania ratunku. Zjawiona prawda o maturze oraz dzieli się poradami, których nie usłyszeliście ani w szkole, ani w internecie. I znowu, ta konstrukcja nie jest w żadnym miejscu złamaniem prawa, nie jest jego nagięciem, nie jest niczym złym, ale fakt uczynienia z absolutnego standardu prawa atutu jest po prostu dziwne, bo gdyby firma samochodowa szczyciła się tym, że ich auta są super bezpieczne, a potem okazywałoby się, że firma po prostu produkuje matizy, które mają pasy bezpieczeństwa, no to ktoś pewnie mógłby czuć się lekko oszukany. I na sam koniec gwoli wyważenia musimy powiedzieć sobie o tym, czego nie da się odmówić maturalnym. Po pierwsze, ale o tym jest strasznie dużo w tym materiale w sumie, realizują marketingowy majstersztyk, docierając wszędzie tam, gdzie są ich potencjalni odbiorcy. W sumie można się cieszyć, że sprzedają kursy maturalne, a nie na przykład proce albo łuki sportowe, bo co trzeci Polak latałby obecnie po mieście ze strzałą gotową do lotu. Po drugie, maturalni niewątpliwie pomogli tysiącom osób w dwóch rzeczach i obie te rzeczy zasługują na pochwałę. Dali setkom tysięcy osób poczucie komfortu i sprawczości na tym dziwnym etapie życia, jakim jest przygotowanie do matury. Znowu odnosząc się do psychologii, nawet gdyby kursy maturalnych były puste, i wiemy, że nie są, ale gdyby były, nawet gdyby płaciło się za nagranie, na którym przez 4 godziny szumi ci ekran, albo na którym w zapętleniu leci Never Gonna Give You Up, to i tak fakt, że istniały, dały maturzystom i może też ich rodzicom, rodzinie spokój i poczucie, dobra, teraz zdam, nic mnie nie zatrzyma, jestem w grupie osób, które po prostu się uczą. Polska góra! Wreszcie sukces maturalnych to przynajmniej częściowo surowa diagnoza systemu edukacji, który sprawia, że przed maturą przynajmniej części z maturzystów bez żadnego przymusu, bo takie osoby pewnie też istnieją, bez żadnych podpowiedzi algorytmu i bez żadnej manipulacji z żadnej strony, po prostu są osoby, które potrzebują pomocy ze zdaniem matury. Edukacja publiczna zawodzi. Wiedzieliśmy to też bez maturalnych, ale z nimi powiedzmy, że wiemy to bardziej. No i wreszcie, maturalni na pewno pomogli ludziom dowiedzieć się rzeczy, których nie wiedzieli i uzupełnić braki. Mimo że jest mega głośno o tym, że część kursów maturalnych była słaba, miała treści na niskim poziomie albo była źle przygotowana, to wszystko to są absolutnie anegdotyczne przykłady. Pewnie było wiele sytuacji, że ktoś kupił maturalnych i okazało się, że wiedział wszystko, co mu powiedzieli, ale pewnie zdarzyło się dużo więcej sytuacji, gdzie ktoś kupił maturalnych i naprawdę dużo się dowiedział. Wszystkie osoby, które korzystały z ich kursów, były prowadzone po sznurku przez wymogi CKE, przez wszystkie porady, które mogli usłyszeć w innych miejscach, prawdopodobnie za darmo. Pani, która w bardzo przyjemny sposób robi bardzo przejrzyste powtórki lektur. Podobnie. Tylko, że pan. Pani, która mi pomogła napisać rozprawkę rozszerzoną z angielskiego na 100%. Pan, który w bardzo przyjemny sposób na bazie skojarzeń tłumaczy filozofię. Na przykład u tych samych nauczycieli, którzy no właśnie współpracują z maturalnymi. Ale trudno, w sensie to dalej jest wartość dodana. Pytanie tylko, jakim kosztem? I czy naprawdę warto wywoływać takie dziwne i takie, moim zdaniem, szkodliwe wpływy na społeczeństwo po to, żeby trochę osób nauczyło się trochę więcej do matury? Osobno pytanie też, czy warto było robić ten film, dlatego zapraszam Cię teraz na segment specjalny. Tak, na koniec. Segment specjalny wynika z tego, że ten film nie jest tak naprawdę o maturalnych. Na ich przykładzie diagnozujemy serio poważne problemy społeczne. Pierwszy problem jest taki, że sukces maturalnych to po prostu dowód na to, że jeżeli ktoś chce nas marketingowo zhakować, to może przyjść i wziąć jak, znaczy wejść jak po swoje i wziąć po prostu całą młodzież, co nie? I nie za bardzo wiem, co z tym zrobić, to znaczy to jest problem, który bardziej chciałbym nazwać. Wiem na pewno, co jako młody człowiek, odbiorca treści w internecie, użytkownik na przykład mediów społecznościowych, możesz nie robić.
powinieneś czy powinnaś nie zapisywać się na różne newslettery, czy nie zaznaczać takich opcji, że ktoś przypomina ci aktywnie o wydarzeniu, które jest dla ciebie stresujące, czy o problemie, który nadciąga. Możesz unikać jakby wierzenia komuś, kto próbuje cię przekonać, że jest rozwiązaniem twojego problemu, albo że to jemu zawdzięczasz sukces czy jakieś powodzenie, bo tak na pewno nie jest. Jeśli ktoś zwraca się do ciebie takim komunikatem, to po pierwsze to na pewno jest marketing, a po drugie ten ktoś chce od ciebie pieniądze albo twoją uwagę, którą później zmonetyzuje, więc tych rzeczy na pewno nie powinieneś czy nie powinnaś robić. Ale drugi problem jest taki, że mimo że w 2023 i w kolejnych latach naprawdę jesteśmy otoczeni, w sensie zalani treściami, które są mega wartościowe, dostępne za darmo i sprawiają, że ChatGPT wie o tym świecie prawie że wszystko. Tak niesamowity dostęp do wiedzy w głupim kurwa pudełku, nie? Tutaj macie wszystko. Wszystko, co wam się zamarzy. To dalej ulegamy temu złudzeniu, że ktoś ma specjalne antidotum, czy rozwiązanie problemu, jakim jest na przykład matura, czy cokolwiek innego. Wyjawiona prawda o maturze. No i tutaj ten problem myślę, że mogę zaadresować bezpośrednio. Może nie rozwiązać, ale przyczynić się do jego rozwiązania. I wykorzystam do tego ciebie, jeśli dalej oglądasz ten materiał. W miarę jak dajesz upust swoim emocjom, czy w ogóle wypowiadasz się na temat tego materiału, albo mnie propsujesz, albo mnie hejtujesz, albo piszesz przepis na naleśniki, żebyś dodatkowo zawarł przynajmniej jedno źródło wartościowej edukacji, które dostępne jest całkowicie za darmo i które dodatkowo nie wymusza na tobie zapisać do newslettera, albo nie bombarduje cię potem komunikatami, jaki jesteś beznadziejny, albo jaki jesteś super. Jest po prostu obiektywnym, fajnym, wartościowym źródłem informacji, tworzonym przez organizację pozarządową, przez kogoś, kto robi to, co kocha i robi to po prostu dobrze, bo robi to z pasji, czy nie wiem, zostało napisane 2000 lat temu i jest darmowe, bo już nie ma kto tego monetyzować. I spokojnie, ja zacznę. Polecam ci kanał Wiedza z Wami. I to jest paradoks, bo to jest jakby jeden z kanałów, którego właścicielka, czyli pani Izabela, współpracuje z Maturalnymi, ale uważam, że jej treści są spoko i są darmowe i niczym cię nie zaatakują. Na pewno nie zaatakują też twojej samooceny. Są pełne pozytywnej treści i są w ogóle takie, no, fajne. A jeśli nie jesteś uczniem, a dalej chcesz się czegoś dowiedzieć, to polecam ci krótki film o prawdzie i fałszu, zrobiony przez Sajfana, czyli takiego twórcę, który był w internecie, zanim jeszcze powstał internet. On go zaprogramował tam z kolegami gdzieś kamieniami w kamieniu łupanym. W tym filmie będzie wiele waszego udziału, bo ułożyłem go tak, abyście mogli jak najczęściej samodzielnie sprawdzić, czy jesteście na przykład podatni na manipulacje. Warto takie rzeczy wiedzieć. I bardzo możliwe, że cały ten segment został mi polecony przez kancelarię, która po prostu troszczy się o moje dobro. Byłaby to wtedy trochę manipulacja widzami, co nie? Ale czy różni się to czymś od tego, że maturalni najpierw sieją w całym naszym społeczeństwie ziarno tego, że w tym roku egzamin jest przerąbany, a potem robią live, darmowy live, na którym edukują społeczeństwo, które rzekomo potrzebuje się z nimi spotkać. No właśnie, pytanie, czy to się czymś różni. Nie ma to też żadnego znaczenia, bo jakby i tak mnie pozwą. To jest zdecydowanie najdłuższy film na tym kanale i mam nadzieję, że jakby nie jest on w odbiorze taki, że powoduje w tobie jakieś drastyczne emocje. Może trochę smucić, mam nadzieję, że trochę śmieszy. To jest jedyna moja w ogóle życiowa misja, trochę śmieszyć. Ukazuje na tyle ważne problemy, że zdecydujesz się na to, żeby go udostępnić, pokazać komuś, kto mógł paść ofiarą podobnej działalności. Może mu się to przyda. W formie rozrywki albo w formie jakiejś tam lekcji. Cześć!